Największy w tym roku przemyt, niemal 520 tysięcy paczek papierosów, udaremnili w Suwałkach funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Augustowa. Kontrabanda warta ponad 7 milionów złotych ukryta była w litewskim Tirze, który zgodnie z dokumentami miał transportować torebki. Do rutynowego zatrzymania doszło na drodze krajowej numer 8. Ciężarówka na litewskich numerach prowadzona przez 32-letniego Białorusina, który twierdził, że transportuje do Niemiec torebki. Mundurowi postanowili sprawdzić ładunek, a pomagał im pies wyszkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych. Okazało się, że cała przestrzeń ładunkowa tira wypełniona jest paletami z nielegalnie przewożonymi papierosami. Po przeliczeniu towaru okazało się, że Białorusin przewoził ponad 500 000 paczek papierosów. Wartość rynkową kontrabandy oszacowano na kilka milionów złotych. Funkcjonariusze wszczęli w tej sprawie postępowanie karne skarbowe. Nadzór nad nim sprawuje Suwalska Prokuratura Rejonowa. Nielegalny towar trafił do magazynu, kierowca został zatrzymany. Za tak duży przemyt grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.